Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, Polsko. Jesteśmy już na Warmii, jesteśmy w jednej z miejscowości obok Reszla. Jesteśmy u 23-letniego Rafała. Ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofilii. Rafał, przyjechaliśmy porozmawiać z tobą o twojej aktywności w sieci. Jesteś użytkownikiem, posiadaczem urządzenia z internetem? Tak. Często korzystasz z tego internetu? Czasami. Ale gdybyś tak miał powiedzieć, codziennie, co dwa dni, co tydzień? No to tak prawie codziennie. Prawie codziennie. I co robisz w tym internecie? No to różne rzeczy, tam oglądam filmiki na YouTubie i takie różne. A na przykład korzystasz z jakichś komunikatorów, gdzie można rozmawiać z innymi ludźmi? Czasami. Czasami. A kiedy ostatnio skorzystałeś? Przedwczoraj. Przedwczoraj, a dzisiaj? Przypomnij sobie, Rafał, mamy czas, spokojnie. Dzisiaj trochę. Czyli dzisiaj jednak też, czyli nie przedwczoraj, dzisiaj też. Rafałku, a z kim rozmawiasz w tym internecie? Bo internet, wiadomo, jest duży, ogólnoświatowy. Możesz rozmawiać z mieszkańcami Afryki, Burkina Faso, z osobami z Orientu. Ludźmi. Z kim? Z paroma ludźmi. Z paroma ludźmi. A co to za ludzie? No, nie chodzi mi o imiona, nazwiska, ale na przykład, nie wiem, mężczyźni, kobiety? Znajomi, kobiety, chłopacy i... I dziewczyny? No i nieraz dziewczyny. A dziewczyny ile mają lat? 17-18. A młodsze? Młodsze tam też czasami. A te młodsze ile mają lat? Dokładnie nie wiem, bo się nie... Jak ktoś mówi kobiety, się o wiek nie pyta. Nie pytasz. No dobrze. Rafałku, pokażę tobie tutaj... Mam trochę wydruków, ale zacznę od pierwszej strony. Czy to jest twój komunikator, z którego korzystasz, o którym mówimy? Tak. Taki bez zdjęcia twój, tak? Rafał, kto rozpoczął rozmowę? Ja. Ty rozpocząłeś rozmowę. W dość nietypowy sposób. Zapytałeś osobę, z którą rozmawiasz, o skarpetki. Czemu? Nie, jakoś tak wyszło. Tak wyszło. Okej. Okay. Rafałku, pokażę tobie początek innej rozmowy. No akurat to jest wersja ciemna, dlatego jest na czarno wydrukowane, bo wiesz, telefony mają opcję jasną i ciemną, nie? To też twój komunikator? Tak. Kojarzysz, z kim są te rozmowy? Nie. Nie kojarzysz. To ja tobie coś pokażę. Z kim są te rozmowy? Czekaj, gdzieś mam tak tutaj dużo materiałów odnośnie twojej aktywności w sieci. Ale żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to już tobie pokażę pewną rzecz. Gdzie my to mamy? Czekaj, bo mi to uciekło teraz. Poczekaj, chwila cierpliwości. O właśnie, mam tę stronę. No tak jak widzisz, jest tego dużo, bo jesteś bardzo aktywny w sieci. Zobacz. Ta osoba, to jest na niebiesko, bo to co ty na, to jest na szaro, to co osoba pisze, to jest na niebiesko. Ta osoba tobie napisała, że ile ma lat? 12. 12. I ty wiedząc, że ta osoba ma 12 lat, o co ją zapytałeś? Tutaj na szaro, zobacz. Nie, ja nie potrzebuję. To ja powiem, o co zapytałeś ją, czy chciałaby zobaczyć penisa na żywo. Po co 12-latkę pytasz o takie rzeczy? Nie wiem, źle zrobiłem. Tak, to się zgadza. Dlatego się spotkaliśmy, bo zrobiłeś źle. Ale, żeby było tego wszystkiego mało, że zapytałeś, to za chwilę wysłałeś takie zdjęcie. To jest twoje zdjęcie? Czy ściągnięte z internetu? Moje. Twoje? Rafał, po co? Głupi byłem. Zgadzam się. To bardzo głupi. Kolejne zdjęcie też twoje? Bardzo stylowy piec kaflowy. Bardzo ładnie się prezentujesz na jego tle. Takie te kafle, takie w kolorze cielistym, tak jak twoje nagie ciało we wzwodzie. Rafałku, chciałbym ciebie zrozumieć, bo jesteś młodym 23-letnim mężczyzną. Nie brzydkim, nie głupim. Masz dziewczynę? Właśnie jesteś brzydki. No wiesz co, przepraszam, nie mogę ci powiedzieć, że mi się podobasz, bo mi się nie podobasz, bo jestem heteroseksualny. W związku z czym nie mogę się go powiedzieć, ale wiesz co, widywałem w naszej pracy wielu różnych mężczyzn w różnym wieku i muszę ci powiedzieć, że jesteś w top 5.
Tych ładnych, nie brzydkich, tych ładnych. Powiedz mi, czy masz dziewczynę? Nie. Miałeś? Miałem. A ile miała lat? 18. Pozwól, że zadam u ciebie komar, ci usiadł, przegonię go, żebyś się niepotrzebnie nie niepokoił. 18, okej. Okay. No i to było wszystko okej. Okay. Ty byłeś w takim wieku, ona miała 18, spoko. To po co? Ty jako już doświadczony mężczyzna z 18-latką piszesz do 12-latki na przykład, czy możesz jej wsadzić lekko w pupę penisa? Chciałbym to pojąć. Nie. Nie wiesz. A spróbuj sobie przypomnieć. Sam nie wiem, co pisałem. Nie wiesz? To ja tobie przypomnę. A na przykład napisałeś coś takiego. Wyślę ci 3 zdjęcia penisa i wybierz, które lepsze. To nie lepiej było twarz wysłać? Pomijam to, że do 12-latki w ogóle nie powinieneś korespondować. Wiem, głupi jest. Nie jesteś głupi, robisz głupie rzeczy. Na głupiego nie wyglądasz, tylko robisz głupie rzeczy. Ale każdy człowiek ma prawo do robienia rzeczy mądrych i głupich. A to, że one są głupie, to jest odrębna kwestia, ale o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. A powiedz mi, bo ja ci powiem, że ja czytałem te wszystkie twoje rozmowy. Cały czas zastanawia mnie twoja fascynacja stopami, skarpetami. Z czego to się bierze? Nie wiem. Ty, bo ja ci powiem, że wiesz, ja jestem w butach już dzisiaj 18 godzin. Zostawić ci na pamiątkę skarpety? Takie fajne, taktyczne, ciepłe. No jeżeli jesteś fanatykiem, to nie wiem, może ci zostawię, bo któryś z kolegów, już jest tutaj parę osób. Jeżeli sobie życzysz, możemy ci zostawić na pamiątkę, bo wolę, żebyś o takie skarpety wziął od nas, niż prosił o to 12-latki. I w ten sposób je nagabywał, że jak już te skarpety zdejmą, to żeby ci gołymi stopami robiły dobrze. Po co? Rafał. Młody, zdrowy chłop. Inteligentny. Ze skończonymi szkołami. Ze skończonymi szkołami. No, umiesz pisać? Ja ci powiem, że jak czytam twoje rozmowy, a czytam tych rozmów wiele, bo takich mężczyzn jak ty w naszej karierze spotkaliśmy już grubo ponad setkę, piszesz bardzo poprawną polszczyzną. Ty nawet wiesz, co to jest interpunkcja. Ty wiesz, kiedy przecinek postawić, kiedy kropkę, kiedy pytajnik, kiedy wykrzyknik. Czyli nie jesteś głupim chłopakiem. Robisz głupie rzeczy, ale głupim chłopakiem nie jesteś. Rafał, muszę ci powiedzieć, żebyś miał świadomość, że tak jak powiedziałeś, faktycznie to jest głupie, ale co gorsza, wysyłanie takich nagich zdjęć do dzieci poniżej 15 roku to jest przestępstwo. Masz tego świadomość? Tak. Czy masz świadomość tego, że korespondowanie w ten sposób z dziećmi to jest też przestępstwo? Tak. Wiesz o tym. I masz, łączysz logicznie kropeczki w całość, że jak jest wina, jest przestępstwo, to musi być kara. Masz tego świadomość. Powiedz mi, jak byś się sam siebie ukarał za taką głupotę, jak ty ją nazywasz? Żeby odpracować ciężko. Ale co rozumiesz przez ciężko odpracować? Ciężko przez jakieś rzeczy do państwa czy coś takiego odpracować. Do kamieniołomów chcesz iść? Nie. Ja wiem, ty, do wydobycia węgla, bo teraz jest mało węgla w Polsce. Każda para rąk w kopalni by się przydała. Chociaż tutaj z Warmii, tam na dół do kopalni i to jest kawałek drogi. Wiesz co, nie wiem, czy jakie kary wchodzą w grę. Bo nie mam takiej wiedzy, bo o tym decydujemy nie my, jako Fundacja SCPU Polska. My jesteśmy tylko od rozmów. Jednym z elementów naszej rozmowy po takim spotkaniu jest poinformowanie policji. Jak widzisz, w tym momencie pojawiła się tutaj policja z komisariatu policji obok twojej miejscowości. W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie wobec ciebie, że dokonywałeś wielokrotnie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, czyli przestępstwa pedofilii, czyli korespondowałeś z osobami małoletnimi, wysyłałeś im treści zabronione, czyli pornografię, swoje nagie zdjęcia, filmy. Zmuszeni byliśmy o powiadomieniu komisariatu policji w Reszlu, że taką osobę udało nam się znaleźć i zidentyfikować. I w tym momencie przekazujemy ciebie w ręce policjantów z komisariatu policji w Reszlu. Dobrze, policja rzeszowska. Może by się pan odwrócił do ściany. Ręce do koła. Jestem osobą zatrzymaną.